Absolutny absurd. Zdecydowana reakcja szefa MSZ Zbigniewa. Polexit jest absolutnym absurdem. Polexit jest absolutnym absurdem, powiedział we wtorek 24 listopada szef MSZ Zbigniew Rau. Ocenił, że mamy do czynienia z miejscami nawet historyczną reakcją opozycji na możliwość zgłoszenia przez polski rząd weta do budżetu Unia Europejska. Weto, jak dodał, to absolutnie uprawniony element negocjacji w kwestiach unijnych. Polska i Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa Unia Europejska rozporządzenie zaakceptowały. Przedstawiciele rządów Polski i Węgier zapowiadają możliwość weta kolejnego wieloletniego budżetu Unia Europejska na lata 2021-2027, ponadto elementem pakietu budżetowego jest też tzw. Fundusz Odbudowy po epidemii koronawirusa. Obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim. Szef MSZ został zapytany we wtorek w polskim Radiu 24 o ewentualne zawetowanie przez Polskę unijnego budżetu i stanowisko opozycji, która uważa, że taka decyzja byłaby krokiem do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, do polexitu. Polexit jest absolutnym absurdem. Nigdy żadne polityczne ugrupowanie, liczące się na polskiej scenie, nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim, który by w tych kategoriach próbował myśleć albo prowadzić dyskurs, powiedział Rau. Jego zdaniem mamy do czynienia z emocjonalną, a miejscami nawet histeryczną, reakcją opozycji, na perspektywę zgłoszenia przez Polskę weta. Weto jest absolutnie uprawnionym elementem zarówno negocjacji, jak i procedowania w kwestiach unijnych, powiedział szef polskiej dyplomacji. Dodał, że instytucję weta można porównać do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym, z którego korzysta się, kiedy następuje realne zagrożenie podstawowych interesów kogoś z pasażerów, bądź podróżujących jako całości. Wtedy jest to rzeczą naturalną, że istnieje możliwość sięgnięcia po takich amulec bezpieczeństwa. I tak jest w tym przypadku, jeśli chodzi o dobro wspólne Unia Europejska, to mechanizm warunkowości dotyczący praworządności stanowi oczywiste, ewidentne próby obejścia prawa unijnego pierwotnego, a więc traktatu o Unia Europejska, powiedział Rau. Apele polityków opozycji i parlamentarzyści KOI związani z nią samorządowcy przestrzegali w poniedziałek 23 listopada, w całym kraju, że ewentualne weto do budżetu Unia Europejska i tzw. Funduszu Odbudowy oznacza wielomiliardowe straty. Bez tych środków, jak wskazywali, niemożliwa będzie m.in. kontynuacja inwestycji i dalszy rozwój Polski. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek po raz kolejny postulował wpisanie członkostwa Polski w Unię Europejską do konstytucji,